Cześć, dzisiaj o różnych preparatach, które łykałam podczas diety. Chciałabym zacząć od chromu, mam go bardzo dużo. Zawsze ze mną w domu jest i zawsze ze mną w domu będzie, musi być jego zapas, zawsze wszędzie. Mi osobiście pomaga. Jak to jest z chromem? Jedni twierdzą, że pomaga, inni twierdzą, że nie pomaga. Słuchajcie, jest to z nim tak. Jeżeli macie apetyt na słodkie, dlatego że jesteście łakomczuchami i lubicie podjadać, chrom Wam na pewno nie pomoże w niczym. Nie zmniejszy łaknienia na słodycze, ponieważ problem tkwi w Waszej głowie, a nie w Waszym organizmie. Mi chrom bardzo pomaga. Łykam go na dobrą sprawę od samego początku diety i to jest chyba jedyny preparat, który ze mną trwa przez ten cały czas. I faktycznie jem tych słodyczy znacznie mniej, chociaż nie rezygnuję z nich całkowicie. Meridia. Meridia jest to środek niesamowicie skuteczny i niesamowicie niebezpieczny. Jest na subatruminie, w tej chwili już nie jest dostępny w ogóle na rynku, natomiast był dostępny w dwóch dawkach, 10 i 15. Ja z zalecenia lekarza dostałam 10, brałam przez 2 miesiące i z tego co pamiętam schudłam na niej 18 kg, więc jest to bardzo duży efekt, a szczególnie na samym początku, gdy człowiek jest, nie ma jeszcze takiej motywacji do dietowania. Chciałby, ale by nie chciał, to go ciągnie jeszcze do jedzenia niezdrowego, więc Meridia mi na pewno pomogła na początku, natomiast wiem, jak wielkie szkody wyrządza w organizmie człowieka. Przede wszystkim w układzie krążenia bardzo obciąża serce, subatrumina jest pochodną amfetaminy, więc słuchajcie, tym można się zabić. Taka jest prawda. Ja osobiście jestem za tym, że wycofano to z rynku. Nie był to tani preparat, mianowicie kuracja miesięczna, z tego co pamiętam, kosztowała w granicach 180 zł. Za kurację dwumiesięczną kupiłam sobie już najtańszy rower stacjonarny, na którym pedałowałam i wyniki miałam dalej podobne, tyle że kosztowało mnie to więcej pracy. Dobrze, dalej. Hydrominum. Hydrominum już nie mam, niestety skończyło, to znaczy niestety skończyłam. Hydrominum mi nie pomogło za bardzo, natomiast hydrominum jest preparatem, który ma nam z naszego organizmu pozbyć się zbędnej wody. Ja osobiście jej chyba jednak za dużo nie mam, ponieważ waga po miesięcznej kuracji hydrominum zeszła mi o 2 kg. Ale przy tym za wiele nie dietowałam, pracowałam bardzo dużo i ciężko, może to było też powodem, dla którego waga zeszła, nie wiem. Natomiast jakoś nie działał na mnie specjalnie moczopędnie, chociaż powinien. Celulit mi się nie zmniejszył, także wątpię, że mam celulit wodny, mam jednak celulit na moich szynkach z tkanki tłuszczowej. No dobra, zioła mnicha firmy Bioactive. Mam niestety taką malutką saszetkę, bo opakowanie kartonowe wyrzuciłam w ładnym, bardzo marketingowym opakowaniu, takim zwykłym tego typu, natomiast muszę zachwalić ten produkt. Nie zadziałał na moją figurę zupełnie, natomiast bardzo poprawiła się moja cera. W składzie wiem, że jest pokrzywa, bezczarny, chyba figa, ale tego nie jestem pewna w tej chwili, więc nie będę mówiła. Również ma działać moczopędnie, wydaje mi się, ponieważ pokrzywa jest jednym z tych sił, które bardzo obciążają niby nasze nerki przez jej właściwości. Jakiś czas temu przestałam brać ten produkt i zauważyłam, że moja cera się natychmiast pogorszyła. Pojawiły się różnego rodzaju niespodzianki, których bardzo nie lubię, a niestety, które towarzyszą mi cały czas, zarówno w momencie, gdy dietowałam, jak i nie dietowałam. To pomaga z tym problemem, więc ten produkt lubię przede wszystkim dlatego, że działa ogólnie dobrze na organizm, może niekoniecznie na sylwetkę. Senes. O tym mogę książki pisać. Słuchajcie, zbawienie, a zarazem przekleństwo, tak jak z Meridią. Z jednej strony bardzo pomaga nam oczyścić organizm, ponieważ działa przeczyszczająco i po prostu w pewnym sensie powoduje u nas biegunkę, więc dziewczyny, jeżeli pijecie tego jedną szklankę, zapewniam Was, że rano będziecie, że tak powiem, długo zajmowały łazienkę. Więc autentycznie wtedy natychmiast na wadze jest różnica, natomiast nie ma w tym metody.
To jest tymczasowe i tak na dobrą sprawę też trochę niebezpieczne, ponieważ ten produkt bardzo uzależnia organizm od środków przeczyszczających. Mam koleżankę, która bardzo ładnie schudła na tym produkcie, natomiast wylądowała u lekarza z problemem notorycznych zaparć, więc zastanówcie się, czy chcecie tego i czy chcecie sobie tak organizm rozwalić, że za chwilę będziecie rrrt zamiast chudnąć. No dobra, Ali. Nie mam już Ali, miałam przez miesiąc Ali, przez miesiąc nie schudłam na Ali zupełnie nic. Może trochę za mało robiłam, może nie właściwie się odżywiałam, ale nie pomogło. Linea, to samo co z Ali, kompletnie nie pomogło, nie działało na mnie w ogóle. Na mojego brata również zresztą, ani nie zauważyłam poprawy na wadze, ani na skórze, nic. Łaknienie nie zmniejszyło się, w obwodach też się nie zmniejszyłam, więc nie widzę powodu, żeby to kupować dalej. I dwa jeszcze preparaty, produkty, które nie są często stosowane w diecie, a o których warto pamiętać. Przede wszystkim melisa, a szczególnie na początku diety. W momencie, gdy dopiero zaczynacie zdrowe odżywianie i staracie się nie jeść wieczorem, na ogół od godziny 19 człowieka zaczyna ssać. Bardzo. Człowiek się zamyka w sobie, chce jeść, jest zły, nie może zasnąć. Natomiast słuchajcie, czemu sobie nie pomóc ziołami, które są lekko relaksujące, uspokajające, pomagające zasypiać? I to pomogło przetrwać najtrudniejsze tygodnie. Do tej pory piję. Lepiej zasypiam, nie uzależnia. To zwykłe zioła, także czemu nie? Polecam. Kolejnym produktem jest pietruszka, a raczej ich łodygi. Jest bardzo dużo na rynku dostępnych produktów moczopędnych, które mają pomagać organizmowi pozbyć się wody. Natomiast zastanówmy się przede wszystkim, czy my tego potrzebujemy. Jeżeli zatrzymujecie wodę, tak na pewno. Jeżeli nie, nie odwadniajcie się dziewczyny, ponieważ to jest bardzo, bardzo szkodliwe dla organizmów, jak również dla naszej urody. Ja polecam kurację pietruszkową nie częściej niż raz w miesiącu. Stosuję ją w ten sposób, że przez 3 dni z rzędu piję sobie koktajl pietruszkowy, mianowicie składający się ze szklanki jabłka, przepraszam, ze szklanki soku jabłkowego, z jednego banana oraz z całego pęczka pietruszki. To wszystko blenduję bardzo mocno na taką lekką papkę. Jeżeli widzę, że jest zbyt gęste, dodaję jeszcze wody mineralnej, żeby to rozrzedzić. Raz dziennie, 2 razy dziennie wypijam. Na pewno wtedy więcej wydaję płynu z organizmu. Na wadze jest efekt. Jest również efekt na cerze. Cera mi się niesamowicie poprawia. Poza tym pietruszka jest bogatym źródłem magnezu i żelaza. Mi osobiście bardzo często jego brakuje, ponieważ do tego stopnia, że mam po prostu tiki nerwowe. Więc to ładnie mi wszystko reguluje. W sumie to już chyba tyle, jeżeli chodzi o moje preparaty, z którymi spotkałam się podczas diety, które brałam. Część pomogła, część nie. Na pewno z całego mojego filmu i z wszystkich preparatów, o których mówiłam, nie polecam Ali i nie polecam Linea, ponieważ żadnego efektu na nich nie zauważyłam. Reszta produktów w jakiś tam sposób pomogła, bardziej, mniej, ale efekt był zauważalny. Jeszcze dzisiaj myślę, że zobaczycie filmik o moich poczynaniach zeszłotygodniowych. Chciałam powiedzieć, że to już w sumie pół tygodnia, jak macie możliwość oglądania mnie na YouTubie. Jakieś efekty pierwsze już są, a o tym niebawem w kolejnym filmie. Dziękuję i na razie.